dzisiaj goście związany z naszą piątkową akcją. W studiu Piątki jest Jerzy Sidor, kierownik społecznej organizacji Przyjaciół Dzieci Przystań w Suwałkach. Dzień dobry, witam pana serdecznie. Ja również witam wszystkich radiosłuchaczy. Jak te maluchy pobiegają, panie Jurku, no to pewnie chcą coś zjeść, pewnie głodne są też. No to na pewno, no to u nas w przystani naszej jedzenia nie brakuje, także praktycznie oprócz tych od czasu do czasu gorących posiłków, codziennie są te kanapki, robimy te kanapki z wielu chlebów i nie są one wydzielane, także przez cały czas pobytu dziecka on se może cały czas sobie dojadać, popijać, także na pewno nie wychodzą głodne. Na jak długo przychodzi do was taki maluch albo już taka młodzież, taki nastolatek? No to praktycznie po lekcjach przychodzą do nas odrobić lekcje, potem mają trochę tego czasu wolnego, czy w jakichś na innych zajęciach plastycznych, czy warsztatach kulinarnych. Także zawsze dziecko jest zajęte. No i mają jeszcze te komputery, te gry, no ale się w tej chwili bardzo cieszymy, bo będziemy mieli wreszcie w tym roku, chyba nam też Święty Mikołaj sprawi, pracownię z prawdziwego zdarzenia, a to dzięki prezydentowi Urzędu Miasta w Suwałkach. Dlaczego pytam tak na wstępie o to, jakie dzieci do was przychodzą, co dzieci robią? No bo tak zmierzam do tego, aby określić mniej więcej potrzeby. Czego potrzeba waszej świetlicy tuż przed mikołajkową akcją Mikołajkowy Autobus Radia 5? Proszę państwa, w tym roku te wszystkie dary trafią właśnie do dzieci z przystani. Panie Jurku, jakie są potrzeby, bo tak słuchając pana, mogę powiedzieć, no że zawsze moim takim marzeniem, żeby tym naszym dzieciakom, i to chyba robimy od lat, zrobić jak najbardziej bogate paczki, bez względu na to, że żeby tego, co my otrzymujemy, to z zasady nie magazynujemy. To wszystko idzie od razu do paczek. Słodycze, owoce, czy no czasami wędliny, które mają jakiś dłuższy czas przydatności, czy rzeczy z ubrań i tak dalej. To wszystko pakujemy do paczek. Ja też mam takie marzenie. No chciałbym, aby w najbliższy piątek ten mikołajkowy autobus Radia 5 wypełnił się po brzegi wspaniałymi prezentami, darami, z których na pewno nie tylko dzieci, ale właściwie całe rodziny, potrzebujące rodziny, całe cieszą rodziny się. Będą miały świąteczne paczki. Tak, no i świąteczne paczki, bo staramy się też w miarę zapraszać z naszego rozeznania te rodziny, że nie przychodzą same dzieci, ale przychodzą matki z dziećmi, prawda? Żeby też jakieś te święta były i żeby jak najmniej tych dzieci trafiało do ośrodka na chyba 23 października, ośrodka tego kryzysowego. Drodzy państwo, 19. edycja tej akcji Mikołajkowy Autobus Radia 5 przed nami, jubileusz. Nie przestaniemy jeździć, tak jak pewna orkiestra nie przestanie grać, to my nie przestaniemy jeździć. Zawsze będziemy pomagać dzieciakom za ten piękny uśmiech, no bo one są to rzeczywiście... To jest chyba najważniejsze, uśmiech dziecka i uśmiech rodziny przede wszystkim. Pokażemy te uśmiechy w najbliższy piątek, proszę państwa, i na filmie, i na zdjęciach. No to zapraszamy raz jeszcze. Raz jeszcze przypomnę państwu, można się ciągle zgłaszać 87 566 62 10. Czekamy na kolejne zgłoszenia od darczyńców z Suwałk, z okolic, no bo nie tylko Suwałki, już te Wierzajny, tak, Gołdap. Tak, najbliższe miasta. Bądźmy razem tego dawnego województwa. Bądźmy razem tego dnia. Dziękuję panu serdecznie za spotkanie. Jerzy Sidor, kierownik społecznej organizacji Przyjaciół Dzieci Przystań w Suwałkach. Dla dzieci, proszę państwa, z przystani zbierać będziemy te prezenty już w najbliższy piątek. Ponad 60 dzieciaków. Tak, u nas jest zapisanych ponad chyba 65 czy 67. No z tym, że każdego dnia nie przychodzi tyle, przychodzi około 40 dzieciaków. Serdecznie dziękuję raz jeszcze. Ja pozdrawiamy państwa, dziękujemy państwu i prosimy o więcej. Akcja już w najbliższy piątek. Dziękuję bardzo. Dziękuję.